Witajcie, drodzy bracia, siostry, drodzy przyjaciele. Mocne świadectwo. I mniej więcej też chciałbym o tym mówić. Mianowicie chciałbym mówić o takiej walce o wiarę. Czyli też walka. Chciałbym, żebyśmy otworzyli list Judy. Pierwszy rozdział. Przed Księgą Objawienia. List Judy, pierwszy rozdział, 3, od 3 do 4 wersetu. Umiłowani, zabierając się z całą gorliwością do pisania do was o naszym wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i napomnieć was, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. Kradli się bowiem między was jacyś ludzie, na których od dawna wypisany został ten wyrok potępienia. Bezbożni, którzy łaskę Boga naszego obracają w rozpustę i zapierają się naszego jedynego władcy i Pana Jezusa Chrystusa. Właśnie tematem, którym chciałbym się dzisiaj z wami podzielić, będzie właśnie walka o wiarę. Wiecie, wielu ludzi na całym świecie stacza jakieś boje. Dzisiaj też słyszeliśmy, że niektórzy staczają boje o swoje zdrowie, jeszcze inni staczają o wolność, o jakieś równouprawnienie. Widzimy, że choćby Izrael walczy z sąsiadami. Różne są walki, ale Judasz w tym liście wzywa nas, chrześcijan, do walki o wiarę, która została raz na zawsze przekazana świętym. I robi to powodu, o którym też wspomniał apostoł Piotr w swoim drugim liście, drugi list apostoła Pawła, drugi rozdział od 1 do 3 wersetu. Piotr, przepraszam. Dziękuję, Piotr. Drugi Piotra. Drugi rozdział od 1 do 3 wersetu. Pośród ludu jednak zdarzali się również fałszywi prorocy, podobnie między wami pojawią się fałszywi nauczyciele. W skryty sposób będą próbowali wprowadzać zgubne herezje, a nawet wyprą się władcy, który ich wykupił. Tacy sprowadzą na siebie szybką zgubę. Przez nich droga prawdy stanie się przedmiotem bluźnierstw i niestety wielu pójdzie za ich rozwiązłością. Ze względu na swoją chciwość będą próbowali was zwieść fałszywymi słowami. Od dawna jednak wyrok na nich jest przesądzony. Ich zguba nadciąga. Mowa tu właśnie o fałszywych nauczycielach, czyli ludziach, którzy, jak mówi Juda, wślizgnęli się, a apostoł Piotr mówi, że w skryty sposób będą wprowadzać zgubne herezje. Będą powoli zatruwać umysły ludzi swoją fałszywą nauką, będą delikatnie zmieniać, tak kosmetycznie zmieniać sens Ewangelii. Piotr mówi, że pojawią się wśród was, a Juda mówi, że już się wślizgnęli. I wiecie, stało się to już wtedy, gdy Kościół jeszcze był dość młody, kiedy jeszcze apostołowie żyli na tej ziemi. Ale jak to możliwe, że oni znaleźli się w ich społeczności? Skąd się tam wzięli? I z jakiego powodu się tam pojawili? Wiecie, od razu na myśl, jak sobie zadałem takie pytania, pojawiła mi się drugi list do Koryntian, 11 rozdział, od 13 do 15 wersetu. Bo oni są fałszywymi apostołami, nieuczciwymi pracownikami, podszywającymi się tylko pod apostołów Chrystusa. I nic dziwnego, przecież sam szatan podszywa się pod anioła światłości. Cóż więc szczególnego, że jego parobkowie podszywają się pod przedstawicieli sprawiedliwości, lecz ich koniec będzie zgubny z ich czynami. Widzimy, szatan może przybrać postać anioła światłości. I dowiadujemy się, że jego słudzy, jaką przyjmują postać? Taką samą, fałszywą. Przyjmują postać jako słudzy sprawiedliwości. Wiecie, mówił też o tym Jezus w przypowieści o pszenicy i konkolu. Pewnie wszyscy ją pamiętają, ci, którzy czytają Biblię.
I tam jest wyjaśnienie Jezusa, że kąkol to są synowie złego. Jest to w 13 rozdziale Ewangelii Mateusza. I można tak domyśleć się, że tak samo jak istnieją dzieci Boże, to tak samo istnieją dzieci diabelskie. Wiecie, sam Jezus w 8 rozdziale Ewangelii Jana zwraca się podobnie do Żydów. Oni go chcieli zabić, a jest tam napisane, że w niego uwierzyli. Jednak wiemy, że te słowa, które oni mówią, że wierzą, ale one nie przerodziły się w owoce upamiętania. Tam tę dyskusję warto przeczytać, bo tam jest naprawdę ciekawe rzeczy, które są do odkrycia. Ale co można powiedzieć o tych ludziach, o których pisze Juda i Piotr? No niczym oni się nie różnią od chrześcijan. Mówią jak chrześcijanie, zachowują się jak chrześcijanie, przebywają wśród chrześcijan. Wiecie, ale jednak ich uczynki są takie odmienne od tych, które nowonarodzony chrześcijanin no, powinien czynić, a innych się wyzbywać. Ale jacy są? Są zdeprawowani. Nawet do tego stopnia, że gardzą łaską, odrzucają ją, wyrzekają się Jezusa. Ale po co są społeczności? No, mają kilka celów. Chcą wyzyskiwać wierzących, bo są chciwi. Chcą skłócać ludzi, wprowadzać zamieszanie, zwodzić, by przeciągnąć na swoją stronę. Chcą zniszczyć prawdziwą wiarę. A dlaczego? Żeby zastąpić ją swoim wyobrażeniem. Być może gdzie grzech wcale nie musi być tak radykalnie traktowany. A może idą z hasłem na ustach, że miłość i wolność jest najważniejsza. No i nie trzeba nam żadnych ograniczeń narzuconych przez jakiś kościół. Żadnej dyscypliny albo posłuszeństwa, no bo przecież jesteśmy wolni. I dlatego możemy robić co chcemy. Niestety, jak mówi Piotr, wielu przeciągną na swoją stronę. I droga prawdy, a wiemy, że Jezus jest drogą, prawdą i życiem, zostanie pohańbiona, zostanie znieważona, zbluźniona. Tak mówią inne przekłady. Wiecie, widać to choćby w społecznościach na zachodzie, gdzie kobieta zostaje pastorem, albo są społeczności LGBT, które mają swoje kościoły i wyznają tam ponoć biblijną wiarę, ale jednocześnie nie odrzucają grzechu, w którym tkwią, a nawet się nim szczycą i skupiają się bardziej na opacznie rozumianej miłości, a nie na tym, czego nauczał i nakazywał Jezus i apostołowie. Dlatego też być może Juda, rozpoznając tych ludzi, pisze właśnie swój list, by wzywa chrześcijan, nas, byśmy podjęli walkę. Walkę o wiarę i ta walka będzie się odbywała tak długo, jak długo trwał będzie Kościół tutaj na ziemi. A możemy zapytać, o jaką wiarę chodzi? Bo Juda mówi walkę o wiarę. O jaką wiarę? No właśnie, raz przekazaną świętym, opartej w całości na Bożym Słowie, na zdrowej nauce z niej wynikającej. Została nam ona przekazana przez apostołów, proroków i samego Pana Jezusa, który jest tym kamieniem węgielnym. O wierze w posłuszeństwie Bogu, która jest czynna w miłości. Ewangelia Jana, 8 rozdział, 47 werset mówi: kto z Boga jest, słów Bożych słucha. List do Hebrajczyków, 11 rozdział, w nim możemy się dowiedzieć więcej, czym jest wiara. List do Rzymian, 10 rozdział, wyjaśnia, skąd ją wziąć. Odnośników jest o wiele więcej i dokładnie z Biblii możemy się dowiedzieć, jeśli ją oczywiście czytamy, no bo jak inaczej? Inaczej to będzie tylko wyobrażenie mające niewiele wspólnego z prawdą. Możemy zauważyć, że tak jak w czasach apostołów, tak i w naszych czasach również wyszło wielu fałszywych nauczycieli, proroków, czy ludzi, którzy potrafią pięknie przemawiać, mówić to, co chcą ludzie usłyszeć, wiecie, gdy ich ucho łechce. Wystarczy przejrzeć internet pod tym kątem i posłuchać, by zorientować się, że chyba coś tutaj nie gra, że Słowo Boże chyba naucza inaczej, jeśli je oczywiście czytamy i rozważamy. W wielu miejscach w Biblii możemy przeczytać, byśmy się pilnowali, byśmy badali swoje serce, byśmy korygowali swoje postępowanie, byśmy byli czujni i gotowi cały czas, gotowi do wykrycia oszustwa, gotowi do obrony i do ataku, kiedy trzeba.
A dlaczego? Bo jesteśmy na polu bitewnym, gdzie walczymy tak naprawdę z dwoma wrogami. Naszą starą naturą, jak mówi list Jakuba, lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, którego pociągają i nęcą, diabłem, gdyż bój toczymy nie z krwią i ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. I wiecie, gdybyśmy podejmowali walkę sami, to tak naprawdę nie mamy żadnych szans w konfrontacji z naszymi wrogami, ale mamy pełne wsparcie nieba. Dostaliśmy pełen oręż do obrony i ataku jednocześnie. I jesteśmy po stronie tego, który zwyciężył złego. I co zrobił? Odebrał mu jego oręż. List do Kolosan, 2 rozdział mówi tak: i wy, i was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy, wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami, i usunął go, przybiwszy go do krzyża. Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi. Tego właśnie dokonał nasz Pan Jezus, umierając na krzyżu, przelewając swoją świętą i niewinną krew. I dzięki Niemu, i tylko dzięki Niemu, zostaliśmy usprawiedliwieni, wyrwani z mocy szatana i przeniesieni do Królestwa Niebieskiego. Jak myślicie, czy to nie jest cudowna wiadomość? Ale przeciwnik tak łatwo się nie poddaje. Wiemy, że jest rozbrojony, ale dalej walczy. Wciąż tak naprawdę jest niebezpieczny. Oczywiście jako chrześcijanie nie musimy się go bać, bo nie ma do nas takiego łatwego przystępu. Ale jak mówi apostoł Piotr, bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik, wasz diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukający, by kogo by pochłonąć. Wiecie, w przyrodzie lew polując, jak wiecie, oglądacie przyrodnicze programy, szuka najsłabszych albo młodych osobników, bo ma większe szanse wtedy na upolowanie ofiary. To też ten obraz, który ukazuje apostoł Piotr, wskazuje na to, że szatan wyszukuje takich duchowo słabych, chorych, młodych, czyli takich do końca nieutwierdzonych jeszcze w wierze. Tych, co być może niedawno narodzili się na nowo, żeby ich dopaść. I używa w tym kłamstwa jako broni. Potrafi podsycić często nasze te niezdrowe pragnienia. Bazuje na naszych pożądliwościach, których nieraz nasze ciało się domaga. Na starych przyzwyczajeniach, a czasem i urazach, jakie możemy mieć nawet i do braci i sióstr. Wprowadza przy tym swoje sługi, by mącić i wyciągać nas ze wspólnoty i wtedy zaatakować. Nie podoba mu się, że Chrystus nas wyrwał spod jego mocy i przeniósł do swojego królestwa. Możemy zauważyć, że pomimo ogromnej porażki, jakiej doznał, bo Jezus przez samo pojawienie się na ziemi już zniweczył dzieła diabelskie. Ale szatan nie odpuścił i walczy tym, co ma. Czyli kłamstwem, bo jest ojcem kłamstwa. Musimy wiedzieć, że tak samo jak Bóg ma plan dla naszego życia, tak samo szatan ma plan. Ma swój plan. Bóg chciał dla Adama i Ewy same dobre rzeczy, a szatan ich zniszczyć. Po dzień dzisiejszy szatan zwodzi chrześcijan i ciągle jest nienasycony. Potrafi podszyć się pod anioła światłości, jak czytaliśmy. Dlaczego? By kłamstwo stało się takie atrakcyjniejsze, wiarygodniejsze. Sami widzicie, ile mamy na przykład chociaż takich objawień na świecie. Ilu ludzi w nie wierzy, ich słucha i na nich opiera swoją wiarę. A ich Biblia leży zakurzona w domu albo czytają z tak zwanymi klapkami na oczach. No bo jest albo za trudna, albo za nudna. Wiecie, szatan ma swoje królestwo i swoje zwierzchności. Tak czytaliśmy. Wyobraźmy sobie więc szatana w swoim królestwie. Wyobraźmy sobie, że w jego biurze leżą teczki na temat wszystkich ludzi. Wiecie, podobnie to jak widzimy nieraz w filmach,
gdzie funkcjonariusze jakichś służb mają informacje na temat jakichś ludzi. Są tam przewinienia, porażki, upadki. Cała biografia, która pomaga w złapaniu przestępcy. I wyobraźcie sobie, że tam leży jakaś teczka, może wasza, może moja, z taką notatką. Osobnik bardzo twardy i mocno trzyma się wiary. Jednak po pilniejszym zbadaniu sprawy dany osobnik przy przeciążeniu może być podatny na upadek i zniechęcenie. Na początku wydaje się być odporny, ale z czasem zaczyna mięknąć. Kilka razy udało się go odciągnąć w ten sposób od Słowa Bożego i to jak na razie wydaje się obiecującą formą ataku, by totalnie zniechęcić go do Biblii, do wspólnoty i kończąc na Jezusie. Zalecenie do danego osobnika. Upewnij się, że jest bardzo zajęty, przeciążony i fizycznie zmęczony. Za wszelką cenę nie pozwalaj mu poświęcać dłuższego czasu na czytanie Biblii i modlitwę. Dostarcz mu dobrych wrażeń na niedzielę, by zaczął powoli opuszczać nabożeństwa. Zainfekuj jego myśl wątpliwościami na temat wiarygodności Słowa Bożego. Obserwuj go bacznie, szukając słabych punktów. Należy zaangażować do pracy nasze sługi, by odciągnąć go od wierzących. Wiecie, to tylko wyobrażenie. Jednak jak myślicie? Czy szatan nie działa metodycznie? Czy nie jest on zorganizowany? Myślicie, że działa chaotycznie, bez planu, bez sprawdzenia sprawy? Jeśli tak myślicie, to jesteście w błędzie. Ma cel i zrobi wszystko, co może, by zaszkodzić wam i mi. Zobaczcie, czy jeżeli ponosi porażkę, to się poddaje? Oczywiście, że nie. On bada teren, chodzi jak lew ryczący. Zbiera informacje, szuka naszych słabych punktów. Wykorzysta wszystkich ludzi, środki i okoliczności, aby osiągnąć swój cel. Zobaczcie, że takie teczki mogą być na każdego z nas. A co może się z nich znaleźć, jak myślicie? A może skłonna do plotek? Może szybko wpada w złość? Albo chorobliwie zazdrosny, zazdrosna? Może skłonny do pornografii albo alkoholu? Może uzależniony od papierosów? Kocha pieniądze? Może nieposłuszna mężowi? Albo zaniedbujący żonę? Dwulicowy? Wiecie, ta lista może być o wiele, wiele dłuższa. I myślicie, że szatan nie wykorzysta tych rzeczy przeciwko wam? Jeżeli cokolwiek przyda mu się, by doprowadzić was do ruiny, zdecydowanie tego użyje. I nie zawaha się tego. Nie zawaha się tego użyć. Dlatego właśnie Jezus, a potem apostołowie udzielają nam drogocennych wskazówek, by pilnować siebie, by badać swoje serce, by naprawiać swoje błędy, by korygować swoje postępowanie, a nade wszystko mieć bliską relację z Jezusem, bo On w krytycznych chwilach jest naszym schronieniem, jest naszym warownym grodem. Pierzmy zatem nasze szaty w oczyszczającej krwi baranka. Oczyszczajmy się z grzechów, by nie dawać szatanowi żadnej okazji do wykorzystania ich przeciwko nam. Zobaczcie, że Jezus zawsze udawał się do Ojca w krytycznych momentach. Przed swoją męką modlił się do Niego i wyglądało to trochę jak bitwa z własną cielesną naturą. Najpierw prosząc o zabranie tego, co ma przyjść, ale finalnie mówi: nie moja, ale Twoja wola niech się stanie. Czy my tak potrafimy w życiu mówić w modlitwie? Nie moja wola, ale Twoja niech się stanie? 2 Koryntian, 10 rozdział, od 4 do 5 wersetu, tak mówi: gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Wiecie, nasz oręż, który otrzymaliśmy, ma moc burzenia warowni. Co to za warownie? Być może te, które szatan pobudował w naszym umyśle. Obwarowany czuje się bezpieczny, dopóki twój umysł nie pozbędzie się go tam raz na zawsze. A Bóg nas wyposażył w tą moc. Nie wątpmy w to, ale wierzmy,
i nie jesteśmy za słabi, by zwyciężyć. Szatan dobrze wie, że umysł jest bardzo ważny w komunikacji i w poznaniu Boga. Dlaczego stara się zasiewać wciąż w naszych umysłach swoje kłamstwa, ale robi to z rozwagą. Jednak nie dajmy się nabrać, bo gdy dajemy się nabierać kolejny raz i kolejny, to wiecie, może się pojawić w nas takie silne poczucie porażki, takie idące z tym zniechęcenie, taki rodzaj depresji, który może doprowadzić do podważenia naszej przynależności do Chrystusa. I tak powoli odbiera nam to radość. I często nie wiemy i nie możemy zrozumieć, skąd to się bierze i skąd to się stało. I maglujemy tą całą rzecz. I wiecie, tak jakby wtedy diabeł zwycięża. Dlaczego? Bo jesteśmy wtedy bezowocni. Jesteśmy wtedy, nie jesteśmy w stanie nawet głosić Ewangelii. Ani nic nie jesteśmy w stanie zrobić. I nie zrozumcie mnie źle. Nie mówię tutaj o takiej świadomości popełnienia grzechu i skruchy za niego, ale raczej właśnie tej podsycającej myśli, takiego radykalnego samooskarżania się, który cię tak trawi mocno od środka i nie pozwala ci przyjść do Boga o kolejne wybaczenie. Z mojego doświadczenia, choć krótkiego, to wiem, że najtrudniej jest wybaczyć samemu sobie. To jest najtrudniejsze. I wiecie, wiele razy jest to często jest to podsycane przez innych wierzących. Może czasem nie jest to świadome, ale czasem tak się mówi. Ty, bracie, coś takiego zrobiłeś. Rozumiem, że to mógłby być ktoś inny, ale ty? Wiecie, dobijamy w ten sposób brata czy siostry. Czyż nie lepiej wspomóc choćby swoim towarzystwem, wysłuchaniem, poświęceniem chwili czasu, być może wskazaniem drogi, kierując się oczywiście Słowem Bożym. Wiecie, nasz umysł jest jak gąbka. Nasionka wieloma rzeczami, które oglądamy, które przeżywamy w naszym życiu. Wiem, że często, sam tego doświadczam, wielu rzeczy nie da się odzobaczyć albo odsłyszeć. Czasem obrazy czy sytuacje z naszego starego życia powracają i nas gnębią. Nieraz mają wpływ na nasze dzisiejsze postępowanie i decyzje, jakie podejmujemy. Jednak i w naszym nowym życiu przechodzimy przez ciemną dolinę. I czasem naprawdę trudno nam się z niej wydostać. I co wtedy potrzebujemy? Wtedy potrzebujemy odnowy, takiego odświeżenia. Potrzebujemy się skupić nie na tej burzy i fali problemów, ale na Chrystusie. Wiecie, odświeżyć umysł można, udając się choćby na osobne miejsce. Wiecie, o jakim miejscu mówię? Zamknięta komora, o której mówił Pan Jezus. By tam porozmawiać z Bogiem, by uciszyć myśli przy Nim, wylać przed Nim często swoje krwawiące serce. Odnowa umysłu zalecana jest przecież przez apostoła Pawła. No zobaczcie dwa wersety. List do Rzymian, 12 rozdział, 2 werset. A nie upodobniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez co? Przez odnowienie umysłu swego. Po co? Abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Wiecie, najlepiej odnawiać się, skupiając się na Słowie Bożym. Praktykując Słowo Boże, czasem przychodzi to z przymusu. Ale naprawdę, jeżeli dołożycie do tego modlitwę, to naprawdę będzie prawdziwa bryza na wasz umysł. I taki solidny kop, który pobudzi do działania. Oczywiście do działania dla sprawy Bożej, ale i do rozwiązania naszych problemów, w których się znaleźliśmy. Bliska relacja z naszym Panem ma tu niezwykle kluczowe znaczenie. Bo im bliżej Jezusa, tym dalej odchodzi stara natura wraz z szatanem, bo obydwoje nie znoszą Jego obecności w naszym odrodzonym życiu. Im bliżej Jezusa, tym silniejsi jesteśmy w walce. Jesteśmy bardziej odporni na ciosy, wytrwalsi w tej właśnie długiej potyczce. To jest jak z tym przysłowiem, z kim się zadajesz, takim się stajesz.
Jako chrześcijanie nie możemy zapomnieć też, że mamy Ducha Świętego, który razem z nami stacza walkę. Jest naszym pocieszycielem, wzmacnia nas. Dzięki niemu potrafimy rozeznać, co jest prawdą, a co kłamstwem. Potrafimy zdemaskować fałszywych nauczycieli i dzieła diabelskie, a także zobaczyć często swoje złe postępowanie. Możemy mu ufać, bo Duch Święty nigdy nie będzie przekraczał prawdy Słowa Bożego, które szatan tak bardzo chce przekręcić. Wiecie, w Dziejach Apostolskich w 13 rozdziale jest taki fragment o fałszywym proroku Elemasie, który przeszkadza w głoszeniu dobrej nowiny. I wiecie, jest tam użyte słowo odwieść, odwrócić się, tak mówi Biblia Warszawska, a w języku greckim to słowo diastrefo. Oznacza ono wypaczenie, wykrzywienie, zbaczanie z właściwej ścieżki, przekręcanie, psucie przekazu. Pewien komentarz, jaki przeczytałem, tak to ujął. Posłuchajcie. Wypaczanie przekazu Bożego Słowa, które wytycza proste ścieżki postępowania w świętości i zaufaniu Panu, jest podstawową techniką działania szatana. Niezwykle rzadko stosuje on formy otwartego występowania przeciwko Słowu Najwyższego, choć i to się zdarza, gdy znajdzie się wystarczająco podatny grunt w sercach duchowo oszukanych ludzi. Najczęściej jednak fałszuje on i wypacza przekaz Słowa. Stara się zastępować je ludzkim nauczaniem, dlatego też w tych celach wprowadza on do społeczności wierzących swoje sługi, aby wypaczały nauczanie Chrystusa. Wiecie, wystarczy tylko odrobina kwasu, by zakwasić całe ciało. Albo wystarczy jedna martwa mucha, by co? By zepsuć olejek aptekarza, tak? Wiecie, nie trzeba nikogo odwieźć od wiary. Wystarczy tylko delikatnie pomajstrować przy niej. Troszeczkę zmienić. I co? I już mamy fałszywą Ewangelię. A nawet nie zdajemy sobie sprawy, że wtedy można wypaść z łaski. List do Galacjan, 1:6-9 tak mówi apostoł Paweł. Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieźć od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej Ewangelii. Chociaż innej nie ma. Są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale choćby nawet my, albo anioł z nieba, zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. Jak powiedziałem przedtem, tak i teraz znowu mówię. Jeśli wam kto zwiastuje Ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty. A kilka rozdziałów później, w 5:4, odłączyliście się od Chrystusa, wy, którzy w zakonie szukacie usprawiedliwienia. Wypadliście z łaski. Mocne. Jako ludzie wierzący nie powinniśmy podnosić żadnej białej flagi. Nie powinniśmy się poddawać zniechęceniom. Nie powinniśmy odpuszczać. Zobaczcie, co się dzieje na świecie. Czyż to nie przybliża nas do spotkania z Jezusem? Czy będąc kilka metrów od celu chcemy się poddać? Chyba nie. Wiecie, chciałem was zachęcić, drogi Kościele, żebyście nie ustawali, żebyście walczyli o swoją wiarę, żebyście w niej byli ugruntowani, żebyście byli stali, żebyście, jak mówi Pismo, jak przyjęliście Chrystusa, żebyście tak w Nim chodzili. W tym charakterze bardziej przypominającym Jezusa. Żebyście nie wchodzili w żaden kompromis z tym światem. Mówię o kompromisie, który jest taki sprzeczny z posłuszeństwem Chrystusowym. Kończąc, chciałbym się z wami podzielić takim dłuższym fragmentem, który mam nadzieję w jakimś stopniu was wzmocni, pouczy. Chciałbym, żebyśmy otworzyli 4 listu do Efezjan.
przeczytać go cały. Czwarty rozdział listu do Efezjan. Napominam was tędy ja, więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze, z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, starając się zachować jedność ducha, wspólnik pokoju, jedno ciało, jeden duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. A każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego. Dlatego powiedziano, wstąpiwszy na wysokość, powiódł za sobą jeńców i ludzi obdarzył darami. A to, że wstąpił, cóż innego oznacza, aniżeli to, że wpierw wstąpił do podziemi. Ten, który wstąpił, to ten sam, co i wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej, abyśmy nie byli już dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki, przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. Lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową, w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości. To więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali jak poganie w próżności umysłu swego, mający przyćmiony umysł i dalecy od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich, mając umysł przytępiony, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością. Ale wy tak nie nauczyliście się Chrystusa. Jeżeliście tylko słyszeli o Nim i w Nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, które gubią zwodnicze żądze, i odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Przeto, odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Nie dawajcie diabłu przystępu. Kto kradnie, niech kraść przestanie, a niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Amen.